Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym znowuż. I zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, gdzie znajdujemy się teraz nad Polem Mokotowskim, a właściwie nad Skrą Warszawa. Tutaj jest teraz to bardziej ekologiczne dzięki nowym elementom zielonym. Oczywiście niedługo faktycznie Skra będzie przebudowana i będzie wyremontowana i będzie ładnie wykonać, podobno nawet jakiś dach tam powstanie, ale to jeszcze za jakiś czas. Najpierw dzisiaj mówię o bardziej przyziemnych inwestycjach, chociaż zaczynamy od tego, co nie jest przyziemne, czyli tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego. Stąd bezpośrednio od Banacha będzie w przyszłości jechać tramwaj wzdłuż Tostaw Fińskich. Natomiast ta inwestycja wzdłuż Tostaw Fińskich, to jest właśnie ta ulica, którą teraz widzimy, tutaj po stronie północnej, tramwaje będą jeździć, więc tam trochę tych trzeba będzie wyciąć, budynków, to wszystko trzeba będzie uporządkować, tramwaje będą tutaj jechać dalej prosto i następnie skręcać w prawo, jadąc w kierunku Mokotowa, właściwie to już będąc na Mokotowie, chodzi mi bardziej w kierunku Służewca. No i tak tutaj właśnie też będzie wjazd oczywiście w Rakowiecką, no i będą tutaj te tramwaje w przyszłości mogły jechać. W przyszłości jakiej? No pod koniec tej dekady planowane jest to do wybudowania. To jest w ramach inwestycji tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego. No i to jest ważny element podpięcia właśnie Warszawy Zachodniej z tramwajem do Wilanowa bezpośrednio jadąc przez Rakowiecką, która też będzie budowana niedługo. Natomiast o tym będę mówić później, może jeszcze nawet w tym roku, ale dziś o Polu Mokotowskim mówię. I o rondzie, które się w tym miejscu znajduje. Ostatnio, wczoraj, pojawił się film o nowym rondzie, które się pojawiło na warszawskim Wilanowie. Natomiast na Polu Mokotowskim te rondo rowerowe już było jakiś czas temu. Chociaż nie jest całkowicie w pełni idealnie oznakowane. Natomiast patrząc tutaj już na same Pole Mokotowskie, możemy zobaczyć, że pojawiła się woda. I to jest na pewno coś, czego nie było w poprzednim materiale, jak się tutaj pojawiłem z jakiś kwartał temu pewnie, jak nie więcej czasu. No i tak, po pierwsze, co możemy zaobserwować, to to, że nie wszędzie jest nawet ta woda, o której powiedziałem przed chwilą, a po drugie jest to, że ta woda tutaj już pozostanie, ona będzie teraz na wszystkie sezony, chodziło mi bardziej o wszystkie pory roku, to jest oczywiście duża zaleta, nie trzeba będzie tego wypompowywać i będzie przez wszystkie pory roku ładnie wyglądać. Wbrew pozorom, nawet jak zobaczycie tutaj ludzi wchodzących tam po trawniku na tą nową część stawu, on jeszcze nie jest oddany do użytku, ma być oddany do użytku do końca tego roku mniej więcej, więc jeszcze możemy chwilę poczekać. Znaczy, na przełomie 3-4 kwartału, ale chyba nie muszę mówić, że mamy teraz kwartał, więc spodziewam się, że do końca tego roku ta inwestycja się w końcu zakończy. Natomiast ważne jest to, że tutaj faktycznie dosyć dużo nowości się pojawiło, no i to co najważniejsze było planowane, czyli brak betonozy, tutaj była wcześniej. Betonozy całkowicie nie ma, są nowe elementy drewniane, chociaż oczywiście, nie ukrywajmy, elementy betonowe w niektórych miejscach są niezbędne i tak też właśnie dzięki temu woda nie rozpływa się na pozostałe elementy, na boki, czy też w ten sposób są uformowane wyspy, jak właśnie tutaj jedna z nich. Z tym, że te wszystkie wyspy zazwyczaj są sztuczne, bo tutaj jak widzimy tą wodę, która... znaczy tutaj tak, żeby nie było. Ten mostek, nad którym teraz przecieliśmy, jest faktycznie faktycznym mostkiem. Ten mostek kolejny też jest mostkiem, więc tutaj przelecieliśmy nad jedną z wysp. Natomiast to kolejne teraz, co widzimy, to nie jest wyspa, tylko tutaj takie mamy starożytne właściwie by można powiedzieć, jeżeli by to było, natomiast de facto to będzie staw. Tu jak widzicie jeszcze nie ma wody, tu jeszcze są realizowane prace podziemne, to wszystko będzie trzeba zamknąć szczelnie i następnie będą tutaj faktycznie prace się odbywały. Przy okazji według mnie ciekawym aspektem, wiem, że na Polu Mokotowskim takich barierów raczej nie było, ale jakby była fontanna na samym środku i coś takiego jak w parku multimedialnym, no ciekawe rozwiązanie. No chyba już teraz dokładnie widać, że czegoś takiego tutaj nie będzie, ale w tym miejscu z kolei było widać właśnie, że to nie jest prawdziwa kładka. Natomiast ta kładka naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. To, że jest jeszcze na łuku, czyli na zakręcie, naprawdę robi dosyć duży bajer. I nie będę ukrywać, że mi się podoba z tym, jak to wygląda. Ogólnie całe Pole Mokotowskie jest kolejnym z aspektów, który jest ostatnio poruszone na moim kanale, czyli jak ładnie parki niektóre, ostatnio mówiłem o Kopcu Powstania Warszawskiego, są ładnie przebudowane i faktycznie one całkowicie inaczej wyglądają niż wcześniej. A jak wyglądało i jak było zapuszczone wcześniej Pole Mokotowskie czy Kopiec, może część z Was pamięta. Na Polu Mokotowskim na pewno większość z Was z warszawiaków, jeżeli oglądacie, była, natomiast Kopiec Powstania Warszawskiego nie dość, że był odcięty i schowany, to kiepsko wyglądał i tam tylko i wyłącznie były schody do nieba, że tak to powiem. Teraz się to zmieniło, ale wracając do Pola Mokotowskiego, też Pole Mokotowskie niedługo się faktycznie zmieni. Co ważne, jak widzicie tutaj wzdłuż
płotu się ciągnie droga rowerowa i to jest jeden z aspektów, który na przykład tej budowy mi się nie podoba, bo przez to, że wzdłuż płotu się ciągnie droga rowerowa i jeden z chodników się kończy ślepo dla pieszych, to chyba nie muszę mówić, tędy piesi po prostu idą. Wiadomo, że wszyscy idą po drodze rowerowej, a to, że tam jest faktycznie dosyć duży ruch w tym miejscu i dochodzi do nieprzyjemnych incydentów i wypadków, no to już swoją drogą. No i teraz przejdźmy sobie tutaj, po lewej wyspa, po prawej, taka w teorii wyspa, ładne tutaj całe zanurzenie. Też zwróćcie uwagę, znaczy tego nie widać dokładnie na ujęciu, zobaczycie na ostatnim ujęciu. Tutaj nie jest głęboko. Nie chodzi mi o to, żebym wam proponował, abyście przeszli całość w ław. Znaczy w sumie w ław to trochę dużo powiedziane, po prostu żebyście przeszli tą całość, ale nie jest to aż takie głębokie i może dzięki temu to będzie zupełnie inaczej wyglądać. Też co ciekawe, jak sobie podejrzycie z bliska, jak spojrzycie faktycznie wodę, widać jak tam to wygląda ciekawie na dole. No, na pewno dno jest ciekawsze niż sady beton, to się teraz tutaj będzie działo, ale to z innych aspektów. Natomiast lecąc tutaj od drugiej strony, to co mi się na pewno podoba z takich aspektów, to jest to, że wszystkie ścieżki wzdłuż, właściwie większość ścieżek, które się ciągną wzdłuż dużego stawu, są w formie takich drewnianych pomostów, które nawet się ciągną na lądzie. To jest na pewno coś, co jest ciekawe. Kolejny bardzo ładny most, jaki się w tym miejscu prezentuje, nowe miejsce do siedzenia. No tam oczywiście kolejne aspekty, jeżeli chodzi o wpływanie wody do stawu z tej strony, no i właśnie ten mostek od tej strony prezentuje się, on jest, jak z boku się patrzy, to aż tak ładnie nie wygląda, bo po prostu go nie widać, bo jest przezroczysty, że tak to powiem, tu taki wodospad, no i kolejny stawik, który w tym miejscu się prezentuje. No szkoda, że te wszystkie przestrzenie cały czas są niedostępne dla ludzi, ale to chyba raczej nie muszę wam tłumaczyć, że to, że jest coś niedostępne w teorii, to i tak tutaj ludzie przychodzą. Też widać w niektórych miejscach, gdzie stare ścieżki zostały pousuwane, widać mniej więcej, gdzie one były. Jedną ze ścieżek rowerowych też tak w ten sposób została usunięta, starych ścieżek rowerowych, które już były nieużytkowane od kilku lat, no bo jest ta nowa autostrada rowerowa, która powstała przez całe pole mokotowskie. I to jest jeden z ważniejszych ciągów rowerowych w całej Warszawie. Tymczasem wracając do tej części, tu możemy zobaczyć dużo więcej elementów drewnianych, jeżeli chodzi o miejsca do siedzenia. To jest na pewno jeden z ciekawych aspektów, tam może, znaczy tak tylko rzucam słowa na wiatr, ale gdyby jakaś barka tu pływała, to można byłoby zrobić nawet scenę z koncertami od tamtej strony, po prostu ludzie by się dzieli. Ciekawe atrakcje, no teraz takie możliwości są, bo są takie, że tak to powiem, bulwary w tym miejscu. No tutaj też trzeba pamiętać, że w okolicy jest Politechnika Warszawska, więc zobaczymy jak studenci będą wykorzystywać tę przestrzeń trochę w późniejszych porach niż to, kiedy nagrywałem ten film i czy faktycznie studenci też polubią nowy staw i to jak wygląda i czy nie będzie problemów z tym, że na razie nie widać tych śmietników. Oczywiście się śmieję, bo elementy małej architektury, takie jak śmietniki, będą się pojawiać na sam koniec tej inwestycji, więc to jeszcze za jakiś czas. Natomiast co ważne, to tak mniej więcej się prezentuje duży staw, tu jeszcze przekręcając się od tej strony zobaczymy. Też zwróćcie uwagę, że tam na górkę są stare schody. Ogólnie przebudowa pola mokotowskiego to jest takie coś, że jedne rzeczy są naprawdę całkowicie ładnie przebudowane, zupełnie nowo, już inaczej to wygląda, jak właśnie duży staw. Natomiast inne aspekty aż tak się nie zmieniają. Dużo uliczek jest takie jak były, stare asfaltowe. Schody, ławki, latarnie. No tutaj domyślam się, że to jest etapami robione, że część będzie może jeszcze robiona w przyszłym roku i że jeszcze nie wszystko zostało zrealizowane, ale faktycznie szkoda, że całe pole mokotowskie nie zostało całkowicie przebudowane, tylko jest to tam niektóre aspekty, niektóre rzeczy. No tak samo się właśnie dzieje też w pozostałych innych parkach, dlatego też aż tak dużych tych inwestycji widowiskowych nie ma, bo wszystko jest robione tam małymi etapami, małymi kroczkami. No to trzeba pamiętać oczywiście, że parki są głównie po to, żeby ludzie mogli po nich chodzić, więc jakby zamknąć cały park po to, żeby go całkowicie przebudować, to też może niekoniecznie nie ma sensu. Ale to tak z mojej strony, ja lubię po prostu, jak jakieś inwestycje są całkowicie robione od początku do końca w jednym momencie, aby tego wszystkiego nie dozrabiać i nie dobić tego przez bardzo długi czas. Tymczasem tutaj kolejne elementy nowych stawów, nowe wodne atrakcje. No i tutaj element drewniany z właśnie z takimi też drewnianymi pomostami, właściwie drewnianą ścieżką, z różnymi atrakcjami, ławeczkami, pomostami, stawami, tutaj bezpośrednio przy bibliotece. Natomiast co ważne, tutaj widać, że to jeszcze nie jest całkowicie gotowe i też trzeba pamiętać, że mamy już październik, więc zaczynają liście spadać, więc to też tak pięknie nie wygląda. Czyli szkoda, że ten park będzie oddawany do użytku na zimę, no bo całej glorii, jeżeli chodzi o to, jak ładnie będzie wyglądać, nie uchwycimy. No cóż, nie wszystko można mieć w takim ładnym połączeniu. Ale na pewno widać też od tej strony, że tutaj się pojawiła zupełnie nowa atrakcja. Wcześniej tutaj była po prostu polanka i tu się właściwie nic nie działo, a teraz no, zupełnie inna atrakcja, zupełnie to inaczej wygląda jak wcześniej. Drzewa, które były, pozostałe, no i chyba nie będę, nie zdziwię was, że wszystkie drzewa, które były wcześniej, cały czas tutaj są.
Teraz wam powiem, mówię to właściwie przy każdym filmie, ale przypomnę wam, czemu ta inwestycja jest tak opóźniona, bo ona pierwotnie miała się zakończyć na pewno z rok temu już wcześniej. Natomiast cały czas trwa. Sytuacja jest dosyć prosta. Tam te małe wyspy, które powstają, jedna z tych sztucznych wysp, która powstaje przy nowym dużym stawie, tam była podstacja energetyczna. Jeżeli by ją całkowicie wyburzyć, to pół Mokotowa by nie miało prądu. Trzeba było to wszystko wybudować całkowicie od nowa, to było na kolizji właśnie z dużym stawem. To zostało całkowicie przebudowane, jest teraz tam nowy budynek i to jest ten aspekt, który musiał być po prostu całkowicie zaprojektowany od nowa, bo nie było przewidzianego tego wcześniej w projekcie. Przewidziano po prostu, że to trzeba będzie zrealizować w ramach tej inwestycji i dlatego też to wszystko się opóźniło. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. To było właśnie to ujęcie, gdzie można było zobaczyć trochę więcej, co tam się dzieje na samym dnie pola Mokotowskiego i kolejny film, jak zawsze, się pojawi nieregularnie, chyba że się inwestycja skończy. Cześć!